Chodzą słuchy, czyli znajdź różnicę. I znów się zaczęło. Co się zaczęło? Jam właśnie brał prysznic, ale chyba nie mógł sobie poradzić z jego odkręceniem od ściany, bo zrezygnował i w sumie go nie wziął. Teraz YouTube pogroził mi palcem. Odrzucił mi monetyzację, bo ponoć treści na moim kanale skupiają się na kwestiach kontrowersyjnych. I są szkodliwe dla widzów. Znaczy, te treści o serowidzie powodują u słuchaczy raka i choroby płuc? I też te, które nawiązują do wojenki, bo nawet Acense oznajmił, że z powodu wojny na Ukrainie wstrzymują możliwość zarabiania na treściach przedstawiających, negujących lub pochwalających wojnę. A ja chyba ze dwa razy wspomniałem o wojence. A w jaki sposób te treści są szkodliwe dla słuchaczy? Tak sobie myślę, że mącą im w głowach i odciągają od jedynego właściwego globalnego myślenia. Ja bym powiedział, że nie mącą, ale raczej klarują. Mącą to raczej ci, którzy naginają prawdę. Naszła mnie taka refleksja. Co jakiś czas pojawia się w przestrzeni ziemskiej taka postać, która jest ucieleśnieniem zła i dobro musi ją zniszczyć. Kiedyś Hitler, potem Stalin, Bin Laden, Hussein, Kaddafi, a teraz Putin. I dobra Ameryka musi walczyć z tym plugastwem, aby ziemia rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ale pomijając to, że Ameryka znaczy USA dba tylko o własne interesy i zaatakowała już mnóstwo krajów i zabiła mnóstwo ludzi w imię demokracji, to coś innego przyciąga moją uwagę. Teoretycznie załóżmy, bo nie wiem, jaka jest prawda, że Putin wydając rozkazy przyczynia się do śmierci Ukraińców. Okej, okay. a teraz wróćmy do srandemii. I przypomnijmy sobie, ile ofiar pociągnęły za sobą decyzje rządów i parlamentów, które na przykład ograniczały dostęp ludziom do opieki zdrowotnej. Putin rozkazuje, jego żołnierze wykonują rozkazy. Rząd wydaje rozporządzenia, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, policja, sklepikarze i inni realizują rozporządzenia. W tym kontekście znajdź różnicę w tych dwóch działaniach. Ja bym powiedział cytując wieszcza, że to ten sam chór, tylko w innym opakowaniu. Kali ukraść krowę to jest ok, ale kalemu ukraść krowę to jest bardzo złe. To jest podobne do dziecięcych wykrętów, kiedy jeden coś zbroi, a pokazuje na drugiego, że ten zbroił bardziej. Aby skupić winę na nim, a odciągnąć ją od siebie. Rządy w związku ze srandemią zabijają w białych rękawiczkach, subtelnie i zganiają to na wirusy. Odnośnie dziecięcych postaw, to mam też pewne skojarzenie co do prezydenta Zełęckiego. Przypominam ją dzieciaka, którego starsi koledzy wzięli do podwórkowej bandy. I teraz on jest bardzo ważny, jemu nikt nie podskoczy, podczas gdy w rzeczywistości on ciągle się jeszcze w nocy moczy. Obecna sytuacja w Waszym rejonie jest ciekawa, ale niczym nie odbiega od schematu i planu czyli manipulacja ludźmi przez sianie strachu i patrzenie, kto się jemu podda. A teraz macie kumulację strachów. Taki Halloween, gdzie przebierańcy chodzą i straszą. Przebierańcy to rządy i ich sługi. I albo cukierek, albo psikus. Znaczy, że jeśli będziesz się bał i poddawał strachowi, jeśli będziesz posłuszny, to dostaniesz przywileje. Jeśli nie, to władza zrobi ci psikusa i odbierze majątek, zamknie w pudle, Albo zbanuje ci kanał w mediach społecznościowych. A tak swoją drogą nie boisz się, że YouTube zamknie ci konto? Czy ja się boję? A czego? Banowali mnie na Facebooku, to z nich zrezygnowałem i jest mi lepiej. Jeśli na YouTubie będą mi bruździć, że treści są niezgodne z ich się, to też z nich zrezygnuję. Nie mam zamiaru dawać nikomu swojej energii, kto w jakiś sposób nie współgra ze mną. Są inne platformy, na których mogę gadać, co myślę, a w ostateczności, jeśli mi się będzie chciało, to postawię swój serwer. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przeciwności tworzą rozwój. Brak wyzwań rodzi marazm. Pięknie to powiedziałeś. Ale czy nie uważasz, że taki fake Facebook czy YouTube mają prawo do banowania treści, które nie są zgodne z ich polityką? Oczywiście, że mają prawo. Tego nie neguję. To jest ich podwórko, a ja albo się godzę na ich warunki, albo nie. Póki jest dobrze, puty jest dobrze. Jednak wszystko płynie, i świat oraz uwarunkowania się zmieniają, i to, co było dobre wczoraj, nie musi być dobre dzisiaj ja tylko stwierdzam, że gdy mi coś przestaje odpowiadać to rezygnuję z tego, ale też rozumiem, że gdy pojawiają się jakieś przeszkody to są to znaki, że nadchodzi pora aby coś zmienić w swoim życiu i działaniu kiedy człowiek rośnie to buty zaczynają mu uwierać i przychodzi czas na ich zmianę i to nie fejk z Bóg. Czy YouTube się zmienił? To ja urosłem. Dobrze prawisz. Dobrze do tego podchodzisz. Wszak sam mnie uczysz, że nic nie dzieje się przypadkiem, a wszystko dla mojego dobra. Dokładnie. Im mniej się poddajesz presji, strachowi, tym jest ci lżej. Radzenie sobie z nimi hartuje i sprawia... Że stajesz się silniejszy i bardziej odporny na działanie niskich wibracji. Traktuj przeciwności jako sprzęt w siłowni. Podnoszenie sztangi wzmacnia twoje mięśnie. Jednak ty nie inkarnowałeś teraz, aby być kulturystą. To znaczy, że nie musisz brać wszystkiego na swoje bary i radzić sobie z tym. Unikanie niskich wibracji to też sztuka. Bo trzeba się nauczyć nie myśleć o złych rzeczach z emocjami, to wtedy nie staną one na naszej drodze. Gdy się boisz, to nie masz siły udźwignąć sztangi strachu. Czujesz się słaby i mały. A zauważ, że ten strach jest tylko w twojej głowie i to twoje myśli generują go i sprawiają twoją niemoc. Gdy zapanujesz nad myślami, to zapanujesz nad swoim życiem. Wiem to doskonale i raczej sobie radzę ze strachem. I śmieszą mnie te działania, które innych mają doprowadzać do strachu. Były wcześniej maseczki, które nic nie dawały, ale ludzie je nosili, bo władza nakazała. Teraz zaczęła się rusofobia. Wszystko, co rosyjskie, jest złe. Ruskie pierogi nie są już ruskie, tylko ukraińskie. Banowane są firmy, które współpracują z Rosją, bo teraz Srowidem stała się Rosja. I strach przed Rosją i zła energia, jaką przypina się do niej, jest większa niż ta ze Srowida, bo Srowida nikt nie widział, a Rosja jest namacalna. Ponoć Ukrów razi nasza flaga, bo jest na niej kolor czerwony, tak jak na rosyjskiej fladze. Ale chyba zapomnieli. Że ich krew ma także kolor czerwony. I co z tym zrobią? Przetoczą krew na mocz? Mocz jest żółty i bardziej by im pasował. Nagle w Polsce zmieniono nasze barwy na barwy ukraińskie, bo one są lepsze? Śmieszne to bardzo, ale i przykre, że ludzie dają się tak otumanić. Durne te ludziki, oj durne. Ale tylko istoty niskowibracyjne. Wyżsi wibracyjnie nie mają takich problemów. Ponoć zakazują czytania Puszkina, słuchania Czajkowskiego, bo to Ruscy. Ciekawe, czy auła Pugaczowa też jest zakazywana? To i dzwoniące cedry Rosji też są na cenzurowanym. A najbardziej ciekawi mnie, jak wymarzą z historii Gagarina. W sumie to ruskie pierogi mi nie smakują, a lubię barszcz ukraiński. Czy dzięki temu będę miał plusa? Oj, śmieszne to wszystko. Nie wiem, czy będziesz miał plusa, bo lubisz też placek po węgiersku, a tam przecie Orban. Ale o to chodzi, aby się śmiać. Dla radości wszak się urodziłeś. Radość rozpuszcza każdy strach. Jeśli coś rozumiesz, to nie boisz się. Jesteś radosny i spokojny. Traktuj to wszystko jako grę, zabawę, komedię, a więcej radości pojawić się w życiu. To, że ktoś od ciebie wymaga strachu, salczości, podległości, to jego problem. Jeśli nie chce go mieć, to niech zmieni swoje wymagania. Nasz rząd jest bardzo proukraiński. Polaków zepchnął do roli sługów Ukrów. Chodzą słuchy, że nasz rząd jest tak uległy, bo Ukraińcy mają jakieś haki na nasz rząd. Coś związanego z burdelami na Podkarpaciu. Chodzą słuchy, że cała ta sprawa z Ukrainą jest też związana z powstaniem nowej Jerozolimy na terenie Ukrainy i wysiedleniem stamtąd Ukraińców, a zasiedleniem Żydami. I to by mi się zgadzało, bo chodzą też słuchy, że Duda, Morawiecki i inni rządzący to Żydzi. To też dlatego tak usilnie namawiają Ukraińców do emigracji do Polski. Oni po prostu sprzątają mieszkanie dla swoich, Polaków mają gdzieś, a także chodzą słuchy, że jeszcze chwila, a dadzą ukrom prawa wyborcze, czyli zapewnią sobie elektorat, aby na nich głosował w wyborach. A kto będzie gryzł rękę, która go karmi? I nawet, ponoć, taki kraj jak Ukraina nie istnieje, bo nie zarejestrowała gdzieś tam swoich granic i ciągle należy do Rosji. Czyli wojna na Ukrainie to tak jakby rosyjska wojna domowa takie wewnętrzne sprzątanie brudów. Ale dlaczego zajmujesz się plotkami? To raczej nie plotki. Coś w trawie piszczy, coś jest na rzeczy. Niby to teorie spiskowe, ale ostatnio takie teorie zaczynają się potwierdzać. Ciekaw jestem, ile z tego się sprawdzi. Większość się sprawdzi, ale lepiej byś zrobił, gdybyś pomógł mi wziąć prysznic. W szafce jest śrubokręt, odkręć śruby i weź sobie ten prysznic. No ale w sumie, po co ci on? A lubię zbierać gadżety z każdej inkarnacji.